Dobry wieczór Państwu, witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Dzisiaj będziemy mówić o Światowych Dniach Młodzieży. Nasi goście przedstawią się sami, nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że pracują w różnych sekcjach przy organizacji Światowych Dni Młodzieży i na pewno bym się pomylił. Dwa komunikaty. Może nim przejdę do komunikatów, to jest to nasze ostatnie spotkanie przed świętami, więc wszystkim klubowiczom, słuchaczom niepoprawnego radia APL życzę zdrowych, spokojnych świąt, wesołych i żebyśmy się po świętach mogli wszyscy spotkać na następnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Zaraz po świętach, we wtorek, spotkanie z panią wiceminister Jadwigą Emilewicz i z Małgorzatą Popławską na temat gospodarki, a raczej konieczności rozwijania tej gospodarki, żeby wszystkie reformy nowego rządu mogły zostać zrealizowane. Bez gospodarki nic nam chyba nie wyjdzie, ale jest szansa, bo i plan Morawieckiego, także pani wiceminister właśnie z Ministerstwa Rozwoju będzie o tym mówić. Jeszcze jeden komunikat, dwa jeszcze. Mogą Państwo tu kupić książkę z pierwszych trzech lat spotkań Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Ta książka już to prawda nie jest nowa, ale myślę, że jest interesująca dla klubowiczów, także zapraszam, 15 zł. I jeszcze jeden komunikat. 10 kwietnia, jak co roku, 6 biało-czerwony marsz ruszy o 8 z rynku głównego pod Krzyż Katyński. Nie wszyscy wiem, że się wybierają do Warszawy na Marsz Miliona, także zapraszam o 8 na rynek główny 10. O 11 tu w kościele Ojców Reformatów, msza święta w intencji byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej profesora Janusza Kurtyki. A teraz już przejdźmy do spotkania. Także może zaczniemy od pań. Proszę bardzo. Witam serdecznie, nazywam się Paulina Kościółek. Pracuję w Komitecie Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży w Departamencie Komunikacji w sekcji audiowizualiów. My zajmujemy się przede wszystkim tworzeniem filmów na temat Światowych Dni Młodzieży. Jest to forma, jedna z form przygotowania młodych ludzi z całego świata, przede wszystkim z całego świata, z Polski i z Krakowa do tego święta. Jednym z takich filmów, który już powstał na poprzednich Światowych Dniach Młodzieży, to są minuty ze Światowych Dni Młodzieży w 9 językach. Już teraz one się pojawiają. Są rozsyłane na cały świat i tam też osoby mogą śledzić, co się dzieje w komitecie w minionym tygodniu. Ja jestem odpowiedzialna za rozsyłanie, za promocję tych filmów. Działa, tak? Za rozsyłanie tych filmów i pozyskiwaniem też miejsc, gdzie są one publikowane w różnych telewizjach międzynarodowych na wszystkich kontynentach. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Katarzyna Kucik, jestem koordynatorem Departamentu Wolontariatu w Komitecie Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. Departament ten zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, organizacją, koordynacją i rekrutacją wolontariuszy na Światowe Dni Młodzieży. Zarówno tych wolontariuszy z kraju, z naszej diecezji, ze wszystkich innych diecezji w Polsce, jak i tych ze świata. Na ten długi czas przygotowań są tacy wolontariusze, którzy działają od samego początku, odkąd dowiedzieliśmy się, że Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, jak i na te ostatnie tygodnie, dwa tygodnie lipca, kiedy to spotkamy się tutaj w Krakowie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mateusz Zimny. Działam pewnie jak koleżanka Paulina w sekcji komunikacji, tyle że w tej sekcji koordynuję podsektor tłumaczeń. Tłumaczymy teksty na 9 języków oficjalnych, właściwie tłumaczymy na 8. Język polski jest jednym z języków oficjalnych,
Język oficjalny to są języki, w których działa strona, w których internetowa, w których publikujemy różne treści, tłumaczymy napisy do filmów. Również w tych językach będą wydane materiały, które pielgrzymi otrzymają w pakietach pielgrzyma, w plecakach, modlitewniki, książki, które trafią do nich. Tłumaczeniem tych tekstów zajmujemy się w sektorze. Tam działa grupa w tym momencie 10 wolontariuszy z 10 różnych krajów, którzy tłumaczą. Oprócz tego ponad 150 osób zaangażowanych zdalnie, którzy tłumaczy teksty z języka polskiego na obce i w drugą stronę. Powiedzcie może parę słów, od kiedy w ogóle działacie? Znaczy, bo ja rozumiem, że od momentu pewnie, kiedy zapadła decyzja, że Światowe Dni Młodzieży będą w Krakowie. I co zostało już zrobione? Co zostało jeszcze do zrobienia? Bo tak naprawdę to Światowe Dni Młodzieży już za chwilę, bo to tak naprawdę niby jeszcze tam 3 miesiące czy 4, ale to już jest bardzo mało czasu. To pierwsze pytanie, a drugie, czy już wiadomo mniej więcej, bo tu różne liczby padają, ile pielgrzymów przyjedzie z całego świata, ale ile już w tej chwili pielgrzymów jest zarejestrowanych i ilu wolontariuszy już w tej chwili pracuje dla Światowych Dni Młodzieży, a ile jeszcze będziecie musieli pozyskać, żeby te Światowe Dni Młodzieży sprawnie przebiegały. Jak wszyscy już Państwo wiedzą, plan wizyty już jest chyba dopięty i zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, więc parę słów na ten temat, bo to dla klubowiczów przede wszystkim, ale także dla mieszkańców Krakowa jest interesujące, kiedy Ojciec Święty przyjedzie, ale też kiedy pielgrzymi sparaliżują to miasto, w związku z tym warto to wiedzieć. Prezydent Majchrowski nawołuje, żeby wszyscy wyjechali z Krakowa. To jest jakimś absurdem, a wojewoda mówi, żeby wszyscy zostali, więc parę słów na ten temat. I tak. Ja sam działam, właściwie odkąd słyszałem, że Światowe Dni Młodzieży będą w Krakowie, chciałem się zaangażować, natomiast tak pełnowymiarowo działam od 1,5 roku. Trzeba pamiętać o tym, że same Światowe Dni Młodzieży, te kilka dni, kiedy jest Ojciec Święty i kiedy pielgrzymi się spotykają, są kulminacją pewnego takiego długiego czasu przygotowań i też czasu, kiedy wiele innych rzeczy się dzieje. Światowe Dni Młodzieży odbywają się co kilka lat. Przyjęło się, praktyka ostatnich lat pokazuje, co dwa, co trzy. Ale co roku są organizowane Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Teraz były przedwczoraj w Niedzielę Palmową. Jeżeli jest rok, kiedy nie ma Światowych Dni Młodzieży, to Święto Młodych świętuje się w Niedzielę Palmową. I wiele, cały właściwie Kościół, wszystkie diecezje na świecie przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży przez długi, długi czas. I nieraz to przygotowania konkretnej grupy trwają kilka miesięcy, ale bardzo często przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży jest wpisane w proces formacyjny, na przykład diecezji, przez 2-3 lata. I dlatego te kilka dni, te Światowe Dni Młodzieży są rzeczywiście wielkim wydarzeniem, natomiast też my na to patrzymy z punktu widzenia organizatorów. My przygotowujemy stricte tylko 6 dni tak naprawdę tutaj jako komitet organizacyjny. 5 dni wcześniej działają, będą odbywać się dni w diecezjach, gdzie pielgrzymi będą w tych diecezjach ponad kilkadziesiąt tysięcy osób w całej Polsce, w 400 diecezjach w Polsce. To przygotowują diecezję. Więc jakby to jest, taka jest perspektywa, o której warto pamiętać, że my tu w Krakowie właśnie myślimy stricte o tych dniach, ale ci, którzy przyjadą, dla nich jest to jakieś zwieńczenie długiego okresu. To tyle, jeżeli chodzi o, o,
to, jak kiedy się zaczęły przygotowania, właściwie zaczęły się od samego początku, ale to oczywiście te przygotowania logistyczne mniej więcej od 2 lat. Może o samych numerach, zwłaszcza w zakresie wolontariuszy i pielgrzymów, może parę słów Kasia i Paulina. Ja jeszcze powiem, skąd siedziałam w komitecie, bo też padło takie pytanie. Jestem już praktycznie od początku. Pomagam przy wolontariacie, najpierw jako wolontariuszka pomagałam, później okazało się, że organizatorzy są zadowoleni z mojej pracy i zechcieli, abym była koordynatorem całej sekcji. Nie byłam na Światowych Dniach Młodzieży, nie byłam w Rio de Janeiro, choć bardzo chciałam. Względy finansowe mi na to nie pozwoliły. Ale organizowałam też tutaj, współorganizowałam z moimi przyjaciółmi z różnych wspólnot i grup jako prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji. Wydarzenie, które się nazywało Rio w Krakowie, w krakowskich Łagiewnikach. Tam też prowadziłam to spotkanie i zobaczyłam, jak młodzi ludzie, chociaż ich było kilka tysięcy, a nie kilka milionów, cieszą się i wspólnie okazują radość swojej wiary. I wtedy zapragnęłam pomóc przy organizowaniu tego wydarzenia tutaj, żeby pokazać młodym ludziom, że to, w co wierzą, jest istotnym elementem ich życia. I nie ma się czego wstydzić, czego bać, i wręcz przeciwnie, trzeba się tym chwalić. I co więcej, pokazać młodym, że kościoły, że wiara, że Jezus Chrystus, że to jest ważny element ich życia, że, i że może być ważnym elementem ich życia na co dzień. A Światowe Dni Młodzieży pokazują im tę siłę wiary. I wszyscy młodzi ludzie, którzy brali udział już wcześniej w Światowych Dniach Młodzieży, mówią, że to był bardzo ważny, przełomowy moment w ich życiu duchowym. Tak nic nie słychać. Tak to się stało, że od tego czasu przygotowuję Światowe Dni Młodzieży i widzę, w jaki sposób młodzi ludzie w komitecie, ale też młodzi ludzie w całej Polsce wkładają ogromne serce w przygotowania do tych Światowych Dni Młodzieży. W centrach diecezjalnych, w każdej diecezji w Polsce i tutaj w Krakowie. Do tej pory w Krakowie działa ponad 6 tysięcy wolontariuszy, takich działających długoterminowo, w parafiach, we wszystkich parafiach naszej diecezji są parafialne komitety organizacyjne. Przy komitecie organizacyjnym, w różnych projektach, Młody Ambasador, gdzie młodzi ludzie jeżdżą do parafii, opowiadają Światowych Dniach Młodzieży, zapraszają, dzielą się świadectwem. W projekcie Wolontariat Plus dla liderów, którzy przygotowują to wydarzenie od strony organizacyjno-technicznej, ze strony wolontariatu. I w innych projektach komitetu organizacyjnego, które są powołane ad hoc przy okazji różnych akcji, które przygotowujemy, które wiążą się z promocją i informowaniem o Światowych Dniach Młodzieży. I to są te osoby, które działają już długo. Jeśli chodzi o tych wolontariuszy, którzy się rekrutują na sam czas wydarzenia, w systemie mamy ich już ponad 13 tysięcy z całego świata. I najwięcej osób rejestruje się spoza Polski. Młodzi ludzie na całym świecie są bardzo zainteresowani Światowymi Dniami w Krakowie. Są zainteresowani postacią Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny i bardzo chcą tutaj przyjechać. Mamy ponad 5 tysięcy aplikacji ze świata, ze wszystkich kontynentów. Możemy przyjąć 3 tysiące wolontariuszy międzynarodowych i już wiemy, że będzie chciało ich przyjechać dużo więcej. Podobnie polskie diecezje mobilizują się. Najmniejsze zainteresowanie paradoksalnie widzimy w naszej diecezji, szczególnie w Krakowie, ale to też widać po ogólnej atmosferze i opinii na temat tego wydarzenia, jaka panuje w naszym mieście. Chociaż staramy się to zmienić. Wychodzimy na uczelnie, organizujemy spotkania na uczelniach, organizujemy spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych, zdarza się nawet, że gimnazjalnych, po to, żeby pokazać, że to jest ważne wydarzenie, które jest bezprecedensowe, które się nie powtórzy, którym drugi raz nie będą mieli okazji wziąć udział. No już jest pełno tych pielgrzymach, których już jest ponad 570 tysięcy zarejestrowanych, którzy z całego świata chcą tutaj przyjechać. I ta liczba pewnie wzrośnie, bo tak najczęściej jest, młodzi ludzie rejestrują się na sam koniec, a pewnie będzie ogromna ilość osób, która przyjedzie bez tej rejestracji. Ja pracuję w komitecie od listopada i to na pewno była taka ręka Pana Boga. I tak jak się rozmawia z innymi osobami w komitecie, każdy z nas trafił nie przez przypadek, chociażby się tak mogło wydawać i mówiło, że przez przypadek jesteśmy w komitecie. Jakoś tak Pan Bóg działał w naszym życiu, że się znaleźliśmy tutaj. Ja pracuję, akurat mi się tak wydarzyło, że skończyłam studia, dziennikarstwo, i w
czerwcu to było. Zastanawiałam się nad pracą, czy od początku, czy w wakacje, czy po wakacjach, ale stwierdziłam, że sobie jeszcze zrobię wakacje takie ostatnie i później będę szukać pracy. No, pracę znalazła mnie, a bardziej taka forma spełnienia misji, bo tak też tę pracę traktuję jako takie spełnienie misji tutaj w Komitecie Światowych Dni Młodzieży. W październiku powstała właśnie ta sekcja audiowizualiów, która stwierdziła, że potrzebna jest taka sekcja. Departament Komunikacji stwierdził, że potrzebna jest taka sekcja, żeby to, co robimy, wychodziło poza granicę i no właśnie media mają taką możliwość, że mogą sięgać daleko. I też chciałam dać swój talent, swoje umiejętności, swoje wykształcenie właśnie tutaj na rzecz Światowych Dni Młodzieży. I przy okazji mogę zdobywać doświadczenie, poznawać to miejsce, w którym jestem i te osoby, z którymi jestem. Ja przede wszystkim mam kontakt z tymi zarówno młodymi, jak i starszymi osobami doświadczonymi ze Światowymi Dniami Młodzieży. Robimy z nimi materiały filmowe. Jednym z cykli są filmy M2016, które pokazują młodych ludzi z całego świata. Są to i tutaj osoby studiujące w Krakowie, i chłopak. Ostatnio nagrywaliśmy Hiszpana z Wysp Kanaryjskich, dziewczynę z Ameryki. Ludzie też przysyłają do nas takie filmy, opowiadają o swoim życiu, o swoim doświadczeniu Pana Boga, czyli jest to też taka forma świadectwa. I pokazują swoje takie normalne, a może niezwykłe życie i zachęcają innych młodych ludzi do tego, aby przyjechali na Światowe Dni Młodzieży. Spotykamy się też z wielkim echem, jeśli chodzi o te filmy. Wiele osób do nas się odzywa i dziękuję za te świadectwa. I myślę, że właśnie to jest taka radość, że widać efekty tej pracy, że niewielki procent, ale zawsze ktoś obejrzy taki materiał filmowy i się odezwie, że dziękuję za świadectwo przede wszystkim takich młodych osób wierzących z całego świata, które opowiadają o tych Światowych Dniach Młodzieży, które wcześniej przeżyli, i zachęcają tych, którzy, tak jak Kasia powiedziała, nie do końca może też mają świadomość tego, czym są Światowe Dni Młodzieży. Sama nie uczestniczyłam też wcześniej w spotkaniu, choć planowałam pojechać wcześniej, ale jakoś nie było mi to dane, więc uśmiecham się teraz, że nie było mi dane jechać na Światowe Dni Młodzieży, więc Światowe Dni Młodzieży przyjeżdżają do mnie i to jeszcze tak blisko, bo jestem urodzona w Krakowie, wychowana też tutaj, więc przyjeżdżają tak blisko do mnie. Myślałam o tym, żeby się zaangażować w wolontariat już po studiach, ale nadarzyła się też okazja, że może to być moja forma pracy. Moje drugie pytanie dotyczyło jakiegoś przynajmniej wstępnego programu tu krakowskiego, bo myślę, że dla klubowiczów to będzie bardzo interesujące, gdzie można w tych ostatnich, nie wiem, 4 czy 5 dniach spotkać się nie tylko z Ojcem Świętym, ale przede wszystkim z młodzieżą. Tu na sali są prawie sami młodzi ludzie, w związku z tym oni na pewno będą uczestniczyć i nie posłuchają profesora Jacka Majchrowskiego, żeby wyjeżdżać. Kraków jest szczególnym miejscem, no bo to już wizyta w tym mieście trzeciego papieża. Takich miast nie jest za dużo na świecie. Więc prosiłbym o taki krótką informację na temat właśnie, gdzie będzie się można spotkać z młodymi ludźmi i gdzie także będzie można się modlić z Ojcem Świętym. Tak, rzeczywiście prawie 2 tygodnie temu ogłoszony został na konferencjach prasowych ramowy program wizyty papieża w Polsce. To jest program, który jeszcze nie jest programem oficjalnym z tej przyczyny, że nie są tam uwzględnione wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce podczas pielgrzymki. Taki zatwierdzony przez Stolicę Apostolską program będzie opublikowany w czerwcu. Natomiast ten program, który jest, pozwala organizatorom już na podejmowanie konkretnych decyzji i też na planowanie, organizowanie tego spotkania. To jest rzeczywiście, te Światowe Dni Młodzieży będą spotkaniem papieża z młodymi i z mieszkańcami Krakowa. My się cieszymy, że coraz więcej jest głosów, które rzeczywiście zachęcają do tego, żeby z Krakowa nie wyjeżdżać. Oczywiście, że Kraków jest mniejszym miastem niż Madryt czy Rio, ale wydaje mi się, że jednak
też wszyscy wiemy, że jednak w okresie letnim Kraków wygląda trochę inaczej niż w lipcu. Kraków jest jednak łatwiej się poruszać po Krakowie niż w październiku, i to wszyscy, którzy w Krakowie mieszkają, wiedzą o tym. Więc myślę, że też nie dramatyzowałbym, że rzeczywiście... Oczywiście będą ulice pozamykane i Urząd Miasta zresztą przedstawił już plany ograniczenia ruchu, ale myślę, że to nie będzie... Nie skończy się jakimś kataklizmem komunikacyjnym. Ojciec Święty będzie miał kilka spotkań głównych. Pierwszym spotkaniem będzie w czwartek spotkanie, które będzie powitaniem Ojca Świętego w Krakowie. Choć Ojciec Święty przyjedzie dzień wcześniej i będzie powitany przez władze kościelne i państwowe. Natomiast spotkanie z pielgrzymami, pierwsze spotkanie będzie w czwartek po południu na Błoniach Krakowskich. Później w piątek w tym samym miejscu będzie celebracja Drogi Krzyżowej. To też będzie spotkanie. Ojciec Święty wygłosi słowo po modlitwie, po nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Natomiast w sobotę na Campus Misericordie w Brzegach, tam będzie czuwanie z Ojcem Świętym, a następnego dnia rano w niedzielę msza święta, która zakończy Światowy Dzień Młodzieży. I wszystkie te cztery wydarzenia są wydarzeniami, które są otwarte również dla mieszkańców Krakowa. Oczywiście, że akcent będzie położony na temat, jaki jest danego spotkania, i przede wszystkim Ojciec Święty będzie mówił do tych młodych pielgrzymów, którzy przyjadą, ale my jako komitet organizujemy tłumaczenia. Każdy, kto będzie miał ze sobą radio przenośne, będzie mógł słuchać tłumaczeń symultanicznych na język polski również wszystkich tych wydarzeń, więc na pewno też w bardzo taki bezpośredni sposób będzie można posłuchać Ojca Świętego. A poza tym szereg takich spotkań nieoficjalnych, gdzie Ojciec Święty na pewno, tak jak Benedykt Jan Paweł II, przejeżdżał gdzieś przez miasto, gdzieś jadąc, czy w końcu te spotkania pod oknem papieskim, o których już była mowa, bo tych spotkań może być więcej niż jedno. Pierwszego dnia w środę wieczorem, być może również w czwartek i piątek Ojciec Święty wyjdzie do okna i będzie rozmawiał z młodymi pielgrzymami. Ja mam prośbę jeszcze do Pana, bo Panie już powiedziały o tym, skąd się wzięły w ogóle w tym komitecie organizacyjnym, a może nie wiem, nawet nie dlatego, skąd się wzięły, ale co spowodowało, że ich życie doprowadziło ich do tego, żeby się zaangażować w pracę na rzecz Światowych Dni Młodzieży. Chciałbym, żeby Pan parę słów powiedział o swojej drodze do tego komitetu, bo przecież nie jest to tak, że Państwo się tam znaleźli, bo nie mieliście co robić w życiu. Też się przyznam. Ja chciałem zaangażować się jako wolontariusz właściwie od samego początku. Przysłałem moje zgłoszenie już we wrześniu 2013 roku, ale jeszcze wtedy dopiero komitet powstawał. I później w maju 2014 roku było ogłoszenie o tym, że poszukiwani są wolontariusze do sekcji komunikacji, do tłumaczeń, do pisania artykułów, pracy dziennikarskiej. Tam zgłosiłem się i po trzech miesiącach w sierpniu zadzwonił telefon. Z racji mojego wykształcenia, jestem filologiem hiszpańskim, zaproponowano mi właśnie pracę w zbudowanie sektora tłumaczeń, właściwie od podstaw. Akurat wtedy zastanawiałem się, czy kontynuować działalność gospodarczą, którą wtedy prowadziłem. Zdecydowałem ostatecznie, że projekt jest z jednej strony w pełni się identyfikuje z przesłaniem, które niosą Światowe Dni Młodzieży. Sam na Światowych Dniach Młodzieży byłem. Byłem w Rio i jako trzylatek byłem w Częstochowie, ponieważ rodzina moja pochodzi z Częstochowy i byłem tam. Oczywiście Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie wyglądały zupełnie inaczej niż spotkanie, które później się odbywało. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że to, co tutaj też już padło, to jest jedyne takie wydarzenie
w swoim rodzaju. Nie ma drugiego wydarzenia, z którym światowej młodzieży można by porównać pod każdym względem. Pod względem liczby uczestników, dynamiki spotkania i tego, co to spotkanie działa, co później, jaki jest wpływ tego czasu na uczestników. Bo rzeczywiście Światowe Dni Młodzieży dla wielu osób są nieraz kluczowym momentem w ich życiu i to wiele osób mówi. Ja spotkałem, studiowałem w Hiszpanii, spotkałem Hiszpana, który był na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie, a wcześniej w Santiago de Compostela i on opowiadał, że rzeczywiście to było w okresie jego studiów i akurat w jego przypadku to zaważyło o jego decyzji życiowej, o założeniu rodziny z kolei, wcale nie o powołaniu kapłańskim, ale mówi, że rzeczywiście traktuje te daty, 89-91 rok, jako taki moment przełomowy w swoim życiu. Pani chciała coś dodać? Ja chciałam tylko dodać jedną rzecz, że mało o tym się mówi. Myślę, że my tutaj w Krakowie powinniśmy to bardzo podkreślać, że przyjedzie do nas, i to nie na jeden dzień, nie na chwilę, młodzież, ale nie tylko młodzież, bo wiemy, że uczestnicy Światowych Dni Młodzieży to głównie osoby między 14 a 35 rokiem życia, ale nie tylko. Przyjadą do nas ludzie z całego świata. Już wiemy, że z ponad 174 krajów świata. Myślę, że gdybyśmy sobie chcieli zaplanować taką promocję miasta i regionu, to gdybyśmy bardzo długo myśleli, bardzo dużo mądrych głów by myślało, to nie bylibyśmy w stanie tego zaplanować. A tymczasem oni tu przyjadą, będą tutaj mieszkać, poznają nasze domy, poznają nasze rodziny, miejscowości, niejednokrotnie takie, do których by normalnie nie przyjechali. Pewnie zobaczyliby Kraków, Oświęcim i Wadowice. A tymczasem oni spędzą kilka dni w krakowskich, podkrakowskich parafiach, prawie w parafiach całej diecezji. A później wrócą do siebie na cały świat i opowiedzą, co tu widzieli, z kim się spotkali. A głęboko wierzę w to, że to spotkanie będzie dla nich bardzo, bardzo wartościowe, bo znając młodych ludzi w Polsce, znając ich rodziców i dziadków, wiem, że teraz pewnie będziemy narzekać, ale jak już przyjadą, będziemy bardzo otwarci i ci młodzi ludzie, którzy tutaj przyjadą, myślę, że nawet takiej otwartości i gościnności nie będą się spodziewać. Proszę powiedzieć parę słów o Rio, bo ktoś z Państwa był w Rio? Nie. Aż na Światowych Dniach na pewno nie. A ja bym często robił na Światowych Dniach. Znaczy, ktoś był? Na kawie byliśmy tam. Ale tam nie było Światowych Dni. Ale ja byłem z Panem w Częstochowie. Bo Pan miał 3 lata, a byłem trochę starszy. To znaczy, ja pamiętam z Rio, to był bardzo intensywny czas, to znaczy pamiętam, że właściwie ja byłem z taką specyficzną grupą, ponieważ to była grupa samych Hiszpanów. To też wierzących. Jak najbardziej, głęboko wierzących. Było ponad 130 osób i oni wymyślili, że oni wszyscy będą chodzić w jednej grupie, żeby się nie zgubić, co nie było najlepszym pomysłem. Ale stąd trochę się śmieję. Mieliśmy taką wielką, wysoką flagę, zabrałem ze sobą taki maszt 6-metrowy, to był taki do łowienia ryb, nie wędka, ale taki przyrząd wędkarski. I dzięki tej polskiej fladze ci Hiszpanie się nie zgubili. Natomiast w Rio rzeczywiście było bardzo dużo ludzi, z tego powodu, że bardzo dużo Brazylijczyków przyjechało. Ponad połowa uczestników to byli Brazylijczycy. Co mogę powiedzieć o Rio? O Światowych Dniach Młodzieży. Ja pamiętam, że tylko raz udało mi się rzeczywiście zobaczyć Ojca Świętego, który przyjeżdżał, ale dzięki temu, że były telebimy, dzięki temu, że miałem ze sobą radio i było dobrze zorganizowane nagłośnienie, to pamiętam właściwie wszystkie przemówienia Ojca Świętego. Pamiętam bardzo dobrze czuwanie, które było na plaży Copacabana. Trochę przez przypadek, dlatego że te uroczystości, ostatnie czuwanie i msza końcowa miała się odbyć pod miastem. Ostatecznie wszystko było zorganizowane na plaży. Miało być, to jest pora zimowa w Brazylii, lipiec, ale rzeczywiście na koniec mszy świętej rozesłania około godziny 11-12 było bardzo gorąco. Zaskoczyła mnie, rzeczywiście mówi się o 2000 Polaków, ale jestem przekonany, że było wiele więcej.
dlatego że co rusz się spotykało polską flagę, również jestem przekonany, że Polonia Brazylijska wystąpiła jako... Z innych krajów przyjeżdżali tak jak pan z polską flagą. Tak, 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 na pewno. Proszę mi powiedzieć, bo pani wspomniała o tym, że realizujecie filmy z ludźmi z całego świata, którzy mówią o swoich doświadczeniach, o tym, dlaczego z jednej strony wiara, a z drugiej strony dlaczego są zainteresowani tym, żeby przyjechać do Polski na te Światowe Dni Młodzieży. Z drugiej strony po pani i pan mówicie, że jest to bardzo ważne doświadczenie dla młodych ludzi. Pytanie jest właśnie, kto jeździ na takie Światowe Dni Młodzieży? Czy jest jakiś wspólny mianownik, o którym można by powiedzieć, że poza oczywiście tym, że są to ludzie pewnie w większości wierzący, ale pewnie niekoniecznie. Mogą też być ludzie, którzy wierzący nie są, ale przyjeżdżają i tak jak pan wspomniał, zmieniają swoje życie. Czy jest jakiś element wspólny dla tych relacji, dla tych młodych ludzi, którzy z wami się kontaktują? No bo to jednak jest parę milionów ludzi, którzy przyjeżdżają z bardzo różnych stron świata. Tak jak pani wspomniała, z ponad 170 krajów. Na olimpiadę w Krakowie nie chciało tyle przyjeżdżać. Pewnie dlatego się nie odbyła. Proszę. Ja myślę, że coś, co łączy tych wszystkich ludzi, to jest ciekawość. Ciekawość drugiego człowieka, ciekawość Pana Boga, ciekawość kultury, miejsca, do którego przyjeżdżają ludzi. Są to naprawdę różnorodne osoby, niekoniecznie wierzące. Często mówią, że byli na Światowych Dniach Młodzieży przez tak zwany przypadek. Często okazuje się, że właśnie doznali nawrócenia na tych Światowych Dniach Młodzieży. Zakładają rodziny, bo poznają się na tych Światowych Dniach Młodzieży. Sami w komitecie mamy takie osoby, małżeństwa, które właśnie poznali się na Światowych Dniach Młodzieży, czy to podczas pracy w komitecie, czy to właśnie już na samych Światowych Dniach Młodzieży. Są to naprawdę różnorodne osoby. Ostatnio też miałam przyjemność robić wywiad właśnie z chłopakiem z Wysp Kanaryjskich, który... No jeszcze nie widziałam tak bardzo chętnej osoby, która tak bardzo chciała, żeby ją nagrać. Ja byłam tak troszkę sceptycznie nastawiona, bo mówię, tak po hiszpańsku powie, on tutaj w sumie w Krakowie... Zawsze chcemy pokazać jakiś taki ciekawy obrazek z takiego już punktu technicznego. Czy to osobę, która jeździ na koniach, czy maluje piaskiem, czy cokolwiek robi takiego, co będzie można łatwo pokazać za pomocą kamery. A on także tutaj przyjechał na Erasmusa do Krakowa. No i właściwie co pokażemy? Że chodzi, że studiuje, że tak ciężko mi było jakoś to przetrawić w sobie, jakby to pokazać, ale potem tak stwierdziliśmy, że właściwie to możemy pokazać takie jego codzienne życie. Chłopak tak bardzo nalegał, pisał, że on bardzo chce, żebyśmy zrobili z nim ten wywiad, że on bardzo chce dać świadectwo, on chce pokazać młodym ludziom siebie i opowiedzieć o sobie, bo wie, że jest wielu ludzi, którzy będą się z nim identyfikować i da szansę na to, żeby też się nawrócili dzięki temu świadectwu, dzięki temu filmowi. I tak też się stało, że zrobiliśmy z nim ten film, jeszcze on nie został opublikowany. Jak wróciliśmy po całym dniu zdjęć z tym chłopakiem, operator, który robił z nim zdjęcia, wierząca osoba, ale tak troszkę ja to mówię, że to jest taka wiara po męsku, tak bardziej na rozum, powiedział, że słuchajcie, ja się nawróciłam. Ja po prostu nie wierzę, dzięki temu chłopakowi się nawróciłam. Cały dzień z nim spędziłam, nie rozumiem hiszpańskiego, co piąte słowa rozumiałam, ale ja po prostu się nawróciłam. Ja mówię, co się takiego stało, jak się nawróciłaś? Ja mówię, no, takie zaangażowanie, z jakim on opowiadał Panu Bogu. Koniecznie chciał, żebyśmy zrobili z nim wywiad przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bo on dzięki właśnie Miłosierdziu Bożemu się nawrócił. Prowadził takie bardzo rozwiązłe życie wcześniej. Troszkę było narkotyków i trochę takich relacji niepoprawnych z kobietami. I alkohol wchodził w grę, i gdzieś tam hazard. I no takie naprawdę niepoprawne życie. I właśnie powiedział, że nawrócił się dzięki Jezusowi Miłosiernemu, który gdzieś tam przez przypadek
pojawił się osobie drugiej, którą spotkał na ulicy i zaczęła po prostu mu opowiadać o... Tak od słowa do słowa doszło do miłosierdzia Bożego, że Pan Bóg Cię kocha i spróbuj zmienić troszkę swoje życie. No tak powoli, powoli to dojrzewało w nim. Nie znamy ani chwili, ani momentu, w którym faktycznie osoba dana może się nawrócić. Niekoniecznie to jest kościół, niekoniecznie to jest modlitwa, tylko to właśnie przede wszystkim jest drugi człowiek i też te osoby, które przyjadą na Światowe Dni Młodzieży właśnie może szukającą, ciekawi tego, co tutaj będzie, a mogą się spodziewać całkowicie czegoś innego, a przyjadą i okaże się, że dostaną coś bardzo cennego, czym właśnie jest drugi człowiek, Pan Jezus, drugi człowieku wiara. Jeszcze takie jedno słowo a propos niektórych pielgrzymów, którzy przyjeżdżają. Jeżeli to są pielgrzymi z Ameryki Łacińskiej, z Polski czy ze Stanów Zjednoczonych, oni przyjeżdżają, jadą na Światowe Dni Młodzieży z krajów, gdzie Kościół jest z reguły mocny czy liczny przynajmniej, gdzie wiara jest czymś naturalnym, gdzie od dziecka wychowywali się w jakiejś takiej strukturze też kościelnej, chodzili do kościoła, mieli lekcje religii. Ale dla bardzo wielu pielgrzymów Światowe Dni Młodzieży to jest pierwszy raz w życiu, jak oni jadą do jakiegoś kraju i widzą ludzi, którzy na przykład publicznie się modlą na ulicy. Albo ludzi, którzy, dla których religia jest czymś bardzo naturalnym. Myślę, że wielu pielgrzymów, którzy tutaj będą w Polsce, którzy będą w parafiach, którzy będą w rodzinach i zobaczą wiarę, która jest częścią życia, dla nich to będzie ogromne świadectwo, też umocnienie. Na przykład dla katolików z Wielkiej Brytanii, gdzie Kościół jest rzeczywiście mniejszością, gdzie Kościół katolicki przez wiele lat był, no w jakimś sensie nawet prześladowany czy dyskryminowany. Katolicy z krajów na Bliskim Wschodzie, bo przyjadą grupy z wszystkich krajów świata, przyjadą grupy z krajów, gdzie są chrześcijanie prześladowani. Przyjadą chrześcijanie z Pakistanu, z krajów Azji, gdzie katolicyzm czy w ogóle chrześcijaństwo jest religią marginalną. Dla nich to doświadczenie, taki kościoła, który żyje, który jest radosny, który jest odważny, widok tylu milionów ludzi, dla nich może być determinujący, jeżeli chodzi o ich wiarę i w ogóle o ich życie. Oni nabiorą ogromnej odwagi do tego, żeby rzeczywiście świadomie być w kościele i zdadzą sobie sprawę z tego, że nie są sami przede wszystkim. To jest problem właśnie chrześcijan, osób wierzących, które są w krajach, które są, gdzie religia jest albo prześladowana, albo jest w jakiś sposób dyskryminowana. Że oni, im się wydaje, że rzeczywiście są sami i nie mają znikąd pomocy. I nagle zobaczą, że są, przeżyją coś, co ich po prostu umocni. I wydaje mi się, że to też jest coś, co Polska może dać tym ludziom. W Polsce rzeczywiście Kościół, wiara w Polsce ma czym się dzielić. Nasze życie religijne jest, można nim się dzielić i tym i dla wielu osób, które przyjedzie, to może być czymś wyjątkowym. Opowiedzcie mi Państwo, największe grupy skąd przyjadą i pytanie, które muszę zadać, czy od naszych sąsiadów ze wschodu, czy przyjadą duże grupy, myślę tu głównie o Ukrainach, o Ukrainie, Białorusi, no i o Rosji. Czy już są jakieś grupy zarejestrowane, czy Państwo nie wiedzą po prostu? Ja mogę tylko tyle powiedzieć, bo żadna z nas tutaj obecnych osób nie jest z sekcji rejestracji, ale z tego, co obserwujemy, to najwięcej oczywiście Ameryka Południowa, Brazylia, Kolumbia, Argentyna. Z Europy największa grupa z Włoch, oczywiście już ponad 90 tysięcy zarejestrowanych pielgrzymów z Włoch. Polska oczywiście i później zaraz Francja w Europie. Stany Zjednoczone i Kanada z przewagą oczywiście Stanów Zjednoczonych. A jeśli chodzi o wschód, z grupami jest różnie, głównie względy finansowe grają tu dużą rolę, ale wiemy, że są już zarejestrowane grupy z Rosji, z Ukrainy i z Białorusi również. Jeszcze jeśli chodzi o te właśnie grupy z Ukrainy, to ostatnio przyszedł do nas ksiądz pastor, tak? W każdym razie osoba duchowna. I mówiła, że no właśnie to jest duży problem, coraz większy problem się pojawia, jeśli chodzi o te kwestie finansowe.
Co prawda jest u nas program bilet dla brata i nawet do każdego pakietu te dodatkowe 10 euro jest przeznaczone właśnie na te biedniejsze kraje, żeby mogli ci młodzi ludzie przyjechać. Powiedział, że tak jak u niego w parafii na początku było tam zapisane 200 osób, tak teraz może przyjedzie około 40-50, ponieważ ten, no mówi, że dla niego kwota, jaka jest tutaj postawiona na ten pakiet, to często to są pieniądze, które oni mają, zarabiają w ciągu 2 miesięcy. Bo jaka to jest kwota? 690 zł na nasz taki cały pakiet, na cały tydzień z wyżywieniem. Najwyższy pakiet z wyżywieniem z tym jest... Co w to wchodzi? Komunikacja, wyżywienie, mieszkanie, tak? Tak, tak. No i ubezpieczenie, no i wszystkie uroczystości, które są. Więc to jest 690 zł, a jak on mówi, że co po niektórzy zarabiają po 100 dolarów, młodzi ludzie nie zarabiają, więc to są naprawdę dla nich kolosalne sumy, więc to też jest teraz tak, apelujemy też głównie do ludzi właśnie, żeby płacali te pieniądze na konto bilet dla brata, dla tych biedniejszych ludzi. To jest przykre, jak on opowiada, że jest naprawdę masa młodych ludzi, która bardzo by chciała przyjechać. Która w momencie, kiedy się dowiedziała, że Światowe Dni Młodzieży będą w Polsce, paradoksalnie, tak bardzo blisko są i mogliby przyjechać, a to jest tak bardzo odległe dla nich, bo ich na to po prostu nie stać, żeby tutaj przyjechali. Że często są to ludzie młodzi, którzy odkładają pieniądze. Rozmawiałam też z taką osobą, która przyjechała z tym księdzem i mówiła, że ona odkłada na Światowe Dni Młodzieży. Praktycznie odkąd się dowiedziała, że one będą tutaj, czyli od ponad 2 lat, odkłada na te Światowe Dni Młodzieży, a sama nie wie, czy zdoła uzbierać tę kwotę pieniędzy. No bo trzeba też mieć jeszcze pieniądze na dojazd, trzeba mieć jakieś kieszonkowe, na jakieś dodatkowe rzeczy tutaj. No to naprawdę to dla nas młodych ludzi tutaj z Polski, jak rozmawiam ze znajomymi z Torunia, z którymi studiowałam, to mówią, że no wiemy, że będziemy mogli mieszkać i wszystko, jakieś tam jedzenie też, ale jednak ten pakiet pielgrzyma to jest kwota, która jest duża dla nas. Proszę powiedzieć, kiedy pierwsi pielgrzymi pojawią się w Polsce, bo no rozumiem, że oni przyjadą wcześniej niż Ojciec Święty. Kiedy można się pierwszych grup spodziewać? Czy one będą w całej Polsce, czy w okolicach Krakowa? Pielgrzymi będą przyjeżdżać takimi etapami. Pierwszy etap to jest 20 lipca, bo 20 lipca oficjalnie zaczynają się dni w diecezjach. I we wszystkich diecezjach w Polsce jest przygotowywany program na wzór tego programu, który będzie w Krakowie, oczywiście bez obecności Ojca Świętego, ale równie atrakcyjny i ciekawy. Będą to katechezy, będą spotkania z rodzinami wokół kultury, tradycji danego regionu, będą msze święte koncelebrowane przez biskupów miejsca i będą też oczywiście takie spotkania integracyjne młodzieży polskiej z młodzieżą z różnych krajów. Od 20 do 25 lipca, 25 i 26 lipca wszyscy pielgrzymi, którzy brali udział w dniach diecezji, zjadą się do Krakowa, konkretnie do naszej diecezji, wyznaczone wcześniej miejsca zakwaterowania, ale też będą tacy ludzie, którzy przyjeżdżają tylko na wydarzenia w Krakowie. To i tak jest okres od 26 do 31 lipca, wobec czego niektórzy nie mogą wziąć więcej urlopu, czy nie uda im się tak zorganizować swojego życia, żeby móc wziąć udział w całości, która trwa od 20 lipca aż do końca miesiąca. No i jeszcze na końcu powiem, bo tutaj kolega nie wspomniał, o wydarzeniach centralnych. Ojciec Święty wylatuje w niedzielę, ale zanim wylatuje, spotyka się z wolontariuszami po południu w niedzielę. Wszyscy, którzy będą służyć i pomagać, będą mogli się z Ojcem Świętym spotkać. Na bardzo krótkim, ale bardzo ważnym dla nich spotkaniu. Gdzie to spotkanie będzie? Spotkanie odbędzie się w Tauront Arenie 31 lipca po południu. No to Państwo się do mnie dostaną, chyba że się zaangażujecie jeszcze. Można się zarejestrować, nie ma górnej granicy wieku, tutaj przyniosłam ulotki, jak to zrobić. Właśnie mam pytanie, gdzie można się dowiedzieć o Światowych Dniach Młodzieży? Państwo tu wspomnieli, że funkcjonuje strona. Wiem o tym, że zaczną też funkcjonować jakieś aplikacje. Jakby Państwo od strony takiej medialnej parę słów. I co poza pielgrzymi, poza najważniejszą rzeczą, czyli modlitwą i spotkaniem z Ojcem Świętym, co jeszcze czeka od takiej strony, nie wiem, kulturalnej można powiedzieć, bo coś ci młodzi ludzie przecież w Krakowie i w Polsce będą robić. Na pewno odsyłamy i zapraszamy na stronę internetową
bez polskich znaków kraków2016.com. Strona działa w 9 językach, w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim. Tam jest... I w portugalskim. W Brazylii czy w portugalskim. Tak, tak, rzeczywiście. Pierwszy raz właśnie strona działa i wszystkie informacje są podawane w językach rosyjskim i ukraińskim. Polski już działał w Rio, no i teraz działa z językiem gospodarzy. Tam rzeczywiście jest bardzo dużo informacji, tam są aktualności, tam jest podany program, tam są informacje zarówno dotyczące tego, czym są Światowe Dni Młodzieży, historii, przesłania, tematu. Tam można znaleźć orędzie Ojca Świętego na te Światowe Dni Młodzieży, ale również bieżące newsy tego, co będzie, co się dzieje, zapisów bieżących wydarzeń. Również, jeżeli ktoś korzysta z mediów społecznościowych, na Facebooku działa profil, który rzeczywiście jest najszybszym źródłem informacji. Tam też można śmiało w komentarzach zadawać pytania, na nie też odpowiadamy przez Facebooka. Mamy profil na Instagramie, na Twitterze, i Twitter i Snapchat. Tak, z informacyjnych rzeczywiście Twitter też jest dobrym źródłem informacji. Natomiast tak. Jeżeli chodzi o działania kulturalne skierowane do młodzieży, czy coś wiecie już na ten temat, czy... Oczywiście to jest wpisane w ogólny program naszego spotkania. Rano młodzi ludzie uczestniczą w katechezach, więc zaczynają od formacji. Od 9 do około godziny 13 będą takie katechezy w miejscach ich zakwaterowania, prowadzone przez biskupów w języku danej grupy. Będą to języki nie tylko te oficjalne Światowych Dni Młodzieży, ale znacznie więcej, ponad 30 języków. A natomiast po południu i wieczorem będą spotkania w ramach Festiwalu Młodych. Festiwal Młodych to ważny element Światowych Dni Młodzieży. Jest to szeroko rozumiana promocja kultury chrześcijańskiej w bardzo różnej formie. Spektakle, koncerty, pokazy, animacje, wystawy w różnych miejscach na terenie miasta Krakowa, które będą przygotowane, ale również poza miastem, w miejscowościach ościennych, na terenie całej naszej diecezji, po to, żeby młodzi ludzie mogli swoją radość skumulowaną podczas dnia formacji, modlitwy wieczorem w jakiś sposób okazać. Oczywiście to będzie pomiędzy tymi wydarzeniami centralnymi, także w taki sposób, żeby ten program był wypełniony po brzegi. Mieszkańcy Krakowa będą mieć wyjątkową okazję skorzystać z pewnej inicjatywy, która zawsze jest podejmowana przy okazji Światowych Dni Młodzieży, tak było w Madrycie i w Rio, tak będzie w Krakowie, a mam na myśli wystawę dzieł sztuki, która będzie zorganizowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. To jest bardzo duża wystawa pod hasłem Mater Misericordiae. Przedstawienia, wizerunki maryjne, właśnie tematu Matki Miłosierdzia. Również, czy przede wszystkim w dziełach ze zbiorów watykańskich. To będą rzeczywiście wyjątkowe dzieła sztuki, które przyjadą specjalnie do Krakowa, ale również kuratorzy tej wystawy chcą, by na tej wystawie również znalazły się dzieła polskie. Także będzie to taka ciekawa, myślę, narracja o wizerunkach maryjnych, w ogóle w historii sztuki, ale obecność rzeczywiście obrazów ze zbiorów watykańskich jest wyjątkowa i bez Światowych Dni Młodzieży te obrazy by najprawdopodobniej tu nie trafiły. Wystawa będzie długo, będzie się odbywać od połowy czerwca i potrwa aż, będzie otwarta aż do początku października. Więc jak powiedział dyrektor muzeum, jeszcze nawet studenci pierwszego roku historii sztuki zdążą na tę wystawę, więc to rzeczywiście jest rzecz wyjątkowa i ciekawa. Też będzie ta wystawa w samym centrum wydarzeń, bo przecież Muzeum Narodowe Przypłonia, więc mamy główne będzie wystawa. Wspominała Pani o filmach. Gdzie można oglądać? Czy one są publikowane na stronie, czy można je w jakiejś telewizji oglądać? Przy okazji proszę zdradzić, jaka telewizja będzie miała prawo do transmisji. A Pana poproszę, czy Panią, zdradźcie nam, jakie gwiazdy estrady przyjadą do Polski. Ja wiem, że przyjadą, więc... I właśnie, bo wspomniał Pan o przedstawieniach, wystawach,
spotkaniach, czy one będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców? Te wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu Młodych będą miały charakter otwarty. Oczywiście pewnie trzeba będzie się wykazać pewną cierpliwością, ale jak najbardziej tak czy tak. Jeśli chodzi o filmy, to te w języku polskim są to 4 rodzaje filmów. Tak jak wspomniałam, jedna to jest Minuta ze Światowych Dni Młodzieży, czyli cotygodniowe aktualności z komitetu, co się wydarzyło, takie najważniejsze informacje. Minuta się to nazywa, ale to jest tak maksymalnie do 2 minut. Drugi to jest M2016, właśnie te historie młodych ludzi, którzy dają świadectwa. Kolejny to jest Move SDM. To są wywiady, które robiliśmy podczas międzynarodowego zjazdu delegatów, który był w Kalwarii Zebrzydowskiej w Wadowicach w listopadzie ubiegłego roku. Tam nagrywaliśmy ludzi, staraliśmy się wszystkich tych delegatów, z ponad 100 krajów przyjechali delegaci, staraliśmy się wszystkich nagrać i teraz publikujemy te wywiady z osobami, które mówią o danym miejscu, o doświadczeniu Światowych Dni Młodzieży, o wierze, o kulcie Miłosierdzia Bożego w danym miejscu, o Ojcu Świętym, Janie Pawle II. I kolejne to są ambasadorzy Światowych Dni Młodzieży, czyli osoby, właśnie takie osoby ze świata tego kulturalnego, świata ze sceny polskiej, którzy promują Światowe Dni Młodzieży i którzy, co się rzadko zdarza, żeby na przykład, dajmy na to, tak jak tutaj mamy na ulotce Monika Staszczyka, który mówi o swojej wierze, o tym, jak się też nawrócił i o Panu Bogu. To są takie trochę niespotykane rzeczy, które mówią osoby, które znamy ze sceny. I te wszystkie filmy, one są od razu publikowane co tydzień. Każdego dnia tam mamy grafik rozpisany. Są one montowane i publikowane przede wszystkim na YouTubie, na kanale Światowych Dni Młodzieży, na stronie internetowej również Światowych Dni Młodzieży. A oprócz tego pojawiają się w telewizji Kraków, w telewizji polskiej, w telewizji Trwam, jeśli chodzi o te media nasze polskie, i w niedługim czasie w telewizji Republika. A oprócz tego pojawiają się w tych innych językach, czy po polsku, ale z napisami międzynarodowymi, pojawiają się w telewizjach międzynarodowych. Ale Państwa odsyłam tutaj do telewizji Kraków, do telewizji Trwam. Jeśli chodzi o sygnał, to głównym nadawcą sygnału ze Światowych Dni Młodzieży będzie Telewizja Polska, która bezpośrednio udostępniła swój sygnał również telewizji Trwam. I pod tego nadawcę po prostu będą podpinane inne media międzynarodowe, które będą przyjeżdżać. Będą już teraz trwa akredytacja dla dziennikarzy z całego świata, którzy się starają o akredytację, o tak zwane zwyżki dla nich podczas już Światowych Dni Młodzieży, gdzie będą stać z kamerami, skąd będą transmitować wydarzenia już na cały świat. Musisz się już zgłosić, bo wiesz, bo... No, porozmawiajcie. Osoby z mediów, to może powiem, że właśnie trzeba się rejestrować do końca kwietnia. W każdym razie na stronie internetowej pop2016.com. Tam od razu się wyświetla akredytacja. Trzeba zeskanować swoją legitymację prasową i tam jest już akredytowana. Na tej stronie również są publikowane nasze materiały filmowe. Taka liczba, myślę, która robi wrażenie, to jest 6 tysięcy dziennikarzy, którzy przyjedzie. Niedawno czytałem, że wszyscy właściwie watykaniści, którzy jeżdżą na przykład z papieżem na pielgrzymki, też przyjeżdżają oczywiście do Krakowa, to jest 70 osób, którzy na stałe pracują w Rzymie. W większości są to de facto korespondenci największych dzienników zagranicznych, również rzymscy. Więc rzeczywiście to przełożenie jakieś Światowych Dni Młodzieży i ten, to jak się będzie mówić o Światowych Dni Młodzieży w mediach, to jest dla Krakowa, dla marki Kraków pewna oczywistość, że Kraków na tym skorzysta. Proszę powiedzieć, czy już wiadomo, gdzie będzie centrum prasowe? Czy już jest potwierdzone miejsce, czy jeszcze nie? No właśnie. To znaczy, myślę, że miejsce centrum prasowego będzie oficjalnie ogłoszone na pewno w momencie, kiedy będą zaplanowane konferencje prasowe. Natomiast de facto centrum prasowe będzie miejscem pracy tych dziennikarzy. Też to, co ostatnio coraz częściej się mówi, dziennikarze de facto w dzisiejszych czasach już nie potrzebują de facto takiego centrum prasowego. Każdy de facto sobie tworzy centrum prasowe tam, gdzie jest. Natomiast dokładna lokalizacja centrum prasowego będzie podana. Dobra, mówiło się o centrum konkretnym.
kongresowym, dlatego się jeszcze nie wiadomo. Wstępnie się to zmieniło, ale okolice chcemy tak, żeby to było w okolicach centrum, jako centrum Krakowa w okolicach Błoń, tak żeby to było też łatwy dostęp i z pobrania też sygnału dla dziennikarzy. Wspomniała Pani o telewizji, o sygnale Telewizji Polskiej. Jak rozumiem, te największe, najważniejsze uroczystości będą transmitowane bezpośrednio przez telewizję, ale rozumiem, że także jakieś mniejsze wydarzenia też będzie można spotkać w telewizji, tak? Tak jak zapowiadał prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski, powiedział, że będzie na pewno udostępniony program pierwszy i program drugi. I jeśli będzie taka potrzeba, to również trzeci program, czyli tak jak to jest telewizja regionalna, będą się tak starać, żeby wszystkie najważniejsze wydarzenia były. Jeśli będą miały, będą się odbywać w tym samym czasie, to będą one transmitowane w tym samym czasie, żeby była możliwość obejrzenia, przełączania kanałów po prostu i oglądania tego, co się dzieje w danym czasie w trzech miejscach na imię. No i widzisz, że mamy szansę nie oglądać Hansa Klossa w takiej telewizji i czterech pancernych, bo na razie nas tym męczą. A na zakończenie Państwu dam głos naszym klubowiczom, żeby zadali Państwo jakieś pytania. To część pielgrzymów będzie mieszkała przecież w domach prywatnych. Proszę powiedzieć, czy jest duże zainteresowanie, szczególnie w Krakowie, bo słyszałem, że nie jest najlepiej. Czy to jest prawda, czy nie? Może jakiś apel do mieszkańców Krakowa? No właśnie, co do tego, to jest zainteresowanie, ale na tym się często kończy. Często ludzie się obawiają bariery językowej, czy warunków w mieszkaniu, w domu. Tak naprawdę ja sama chodzę na pielgrzymki, sama korzystam z gościnności osób, czy to w Polsce, czy za granicą. Nie potrzeba wiele takim osobom. Jesteśmy osobami młodymi i też osoby młode przyjadą, które nie potrzebują wiele. Często to jest kawałek po prostu podłogi, bo każdy ma za sobą karimatę, ma za sobą śpiwór. Najważniejsze dla takiej osoby to jest, myślę, że ciepła woda pod prysznicem, żeby po całym dniu skorzystać z tej toalety i po prostu pójść spać. Nie trzeba się troszczyć o jedzenie, nie trzeba się troszczyć o jakieś wygody dla takich osób, bo to są naprawdę proste osoby, dla których najważniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem. Dla nas to też jest wielka szansa, ponieważ możemy poznać taką osobę. No myślę, że nie na co dzień spotykamy się z osobami z Brazylii, z Azji czy z jakiegoś zakątka na świecie. Nie mamy tej możliwości na co dzień się spotkać. A jeśli chodzi o język, to z doświadczenia rodziców, którzy mówią po rosyjsku, często się dogadają też po angielsku, że czasem wystarczą migi i nie trzeba tego języka, nie powinni się. Bo to jest taki problem, że osoby młode nie mogą przyjmować w Krakowie, bo nie mają takich warunków. Często są to osoby, które mieszkają gdzieś w akademikach, czy pokój dzielą na dwie osoby. Więc to jest taka skrajność, a z drugiej strony są osoby starsze, które mogłyby przyjąć, to się boją o ten język. Takie dwa obrazki. Pierwszy, relacja, opowieść mojej koleżanki Doroty, która była w Rio, która opowiadała o tym, że spali, chyba kilka osób spało w mieszkaniu. Pani, która była niepełnosprawna, była na wózku, nie mogła wychodzić z domu, ale stwierdziła, że skoro do Rio przyjechał cały świat, to ona musi ich przyjąć. I ona stwierdziła, skoro ja nie mogę wychodzić na ulicę, nie mogę uczestniczyć w tym święcie, które się tam dzieje, to chociaż niech oni przyjdą do mnie. I drugi obrazek, myśmy sami spali, ja kiedy byłem z kolegami, spaliśmy dwa razy w mieszkaniu. Mieliśmy po prostu pokój, tam było jedno łóżko, więc jedna osoba spała na łóżku, trzy osoby miały ze sobą karimaty, spaliśmy na podłodze na karimacie. Każdy pielgrzym ma mieć ze sobą karimatę, ma mieć ze sobą śpiwór, więc nie ma tutaj żadnego, w ogóle pielgrzym nie oczekuje łóżka i trzeba to powiedzieć wprost i jakoś tak może bardzo klarownie, że spanie na karimacie jest na porządku dziennym. Wielu pielgrzymów będzie zakwaterowanych w wielkich halach sportowych, gdzie śpi na przykład 250 osób. Więc spanie na podłodze w trzyosobowym pokoju na karimacie jest wielkim luksusem. Tak, żeby nie być gołosłownym, przynieśliśmy deklarację przyjęcia pielgrzymów, które można złożyć u siebie w parafii. Tak naprawdę nie ma końca zbierania przez nas tej bazy zakwaterowania, więc polecamy, żeby ci, którzy jeszcze się wahają, nawet jak nie są pewni, to żeby się tutaj poczęstowali. Można też pokazać
i przekazać innym. Zapraszamy do siebie do domu co najmniej dwie osoby jednej płci, nie są wymagający, 3 metry kwadratowe i ciepła woda, także tutaj zostawiamy po spotkaniu. Ciepła woda w Krakowie jest, przynajmniej teraz, w czasie światowym może nie być. Oddaję Państwu głos, proszę o pytania. Proszę bardzo. Tradycją zawsze było to, że spotkania odbywały się również na błoniach. Teraz mamy brzegi. Tradycją było na błoniach za Jana Pawła II. Natomiast w tej chwili są zaproponowane błonia. Są to raczej tereny dość odległe. I ale w związku z tym, czy ten okres pobytu papieża będzie można wykorzystać również takiego spotkania na błoniach. To nie można było w tej zagrać. Pani mówiła, dwa spotkania modlitewne będą na Bonie. Jedno jest w brzegach. Czwartek, przewodanie Ojca Świętego, wieczór, spotkanie na Boniach i podobnie piątek, droga krzyżowa, spotkanie na Boniach z Ojcem Świętym. Proszę bardzo. Mam takie pytanie, mianowicie taka dziewczyna z Francji, 16-letnia, wraz z mamą chce przyjechać. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby 16-letnia dziewczyna uczestniczyła w tych światowych dniach. I jeżeli tak, jak to zrobić? Czy przez ich parafię, czy... Bo chodzi o ten wiek. I drugie pytanie mam jeszcze do Pana, mianowicie na czym polega to tłumaczenie? Pan zajmuje się tłumaczeniem. Na przykład, czy ta relacja, która dzisiaj będzie w internecie, czy można ją również słuchać w innych językach? Czy Pan to potrafi zrobić? To ja odpowiem na pierwszą część pytania. Jeżeli ktoś jest niepełnoletni, to może normalnie uczestniczyć w wydarzeniach centralnych jako pielgrzym. Polecamy, żeby jednak rejestrować się nie indywidualnie, chociaż można to zrobić. Mama z córką mogą się zarejestrować na Światowe Dni Młodzieży, ale lepiej, żeby to zrobiły przez parafię czy też diecezję i skontaktowały się ze swoją diecezją w swoim kraju. Wtedy wyjazd zorganizowany jest łatwiejszy. Słuchajcie, bo pytanie do mnie. Nie przewidujemy tłumaczenia tego spotkania na inne języki. Ale mówię... Znaczy tego spotkania. To konkretne spotkanie rzeczywiście myślę za późno. Natomiast tak, spotkania z Ojcem Świętym będą tłumaczone. Tak jak to miało, tak jak to było, chyba nie wiem, nawet na Światowe Dnie Młodzieży na pewno zawsze tak było, że był system przez radio. Będziemy mieli udostępnione 10 częstotliwości radiowych i na falach radiowych będzie po prostu można usłyszeć tłumaczenie symultaniczne. Ale Państwo nie odpowiedzieli jeszcze na jedną rzecz, bo wspomnieli Państwo o stronie. Ja jeszcze bym prosił o powtórzenie tego adresu. Klubowicze są młodzi, ale nie tak szybko piszą. W związku z tym, ale drugie pytanie jest o aplikacje na... Czy będą jakieś aplikacje na smartfony, na... Jak to wygląda, czy to już jest gotowe, czy jeszcze nie? Wiem, że miasto przygotowuje też jakieś aplikacje na Światowe Dni Młodzieży, a Pani nie wie, bo Pani robi dziwianą minę, ja wiem, ale... Miasto, wiem, że przygotowuje aplikacje. Miasto nawet ruszyło z jakimś serwisem internetowym, ale jak na razie tam informacje... To co... miasto zostało. Tak, a natomiast aplikacja, akurat jestem, o tyle dobrze wiem, bo dziś trafił do tłumaczenia artykuł aplikacji, z którym musiałem się zapoznać. Aplikacja jest przygotowana we współpracy z firmą Komach. I ruszy, planowane jest uruchomienie aplikacji na maj 2016, na za 2 miesiące. Aplikacja jest testowana, będzie w aplikacji. Aplikacja będzie miała 2 tryby działania. Pierwszy tryb będzie trybem online, czyli będzie wymagane połączenie z internetem, będzie przez dzięki temu możliwość ściągania na telefon bieżących komunikatów na przykład, ale również będzie tryb działania bez dostępu do internetu, gdzie będą wgrane programy, na przykład będzie wgrana mapa spotkań, będą również wgrane te wszystkie informacje, na przykład słowniczek, będzie również wgrany słowniczek wielojęzyczny, czyli z różnych języków na różne języki będzie można tłumaczyć takie najpotrzebniejsze zwroty. W tym momencie jesteśmy w fazie testowania tej aplikacji i od maja będzie możliwość ściągnięcia jej na telefony, smartfony tak zwane. Ktoś jeszcze z Państwa? Można? Tak, proszę bardzo. Chciałbym spytać Panią, ponieważ siedzę za zasłoną, więc widziałem, która z Pań mówiła o tym, że najsłabiej
ta mobilizacja przed zlotem przebiega w diecezji krakowskiej i w ogóle w Krakowie tak zamyśliłem się, że nie do końca pani dopowiedziała, o co tu chodzi. Czy o aktywność miasta, czy o władzę, czy o społeczeństwo, czy o parafię, czy o diecezję. Chciałbym, żeby pani to jakoś uszczegółowiła, na czym polega ta niższa aktywność, no bo można by się domyślać tu różnych aspektów, również politycznych. Po drugie, w tym uniwersalistycznym ujęciu państwo mówiliście o naszych sąsiadach, bilet dla brata ze wschodu i tak dalej. Czy nie można by, może przez parafię, parafia z parafią, zorganizować pomocy dla Polaków na wschodzie, żeby im ten haracz 690 zł, to jest dużo, a dla nich czasami kwota niewyobrażalna, czy po prostu poszczególne parafie nie mogłyby przejąć patronatu nad parafiami i młodzieżą z poszczególnych parafii na Ukrainie, na Białorusi i na Litwie. No i sprawa trzecia. Bardzo pięknie ktoś z państwa powiedział, że wystarczą 3 metry kwadratowe, prawda, i ciepły prysznic. Gdyby taki komunikat był nadawany i powtarzany w telewizji, to sądzę, że nie byłoby kłopotu z kwaterami. Po pierwsze, ludzie obawiają się, że przyjedzie jakiś obcojęzyczny człowiek, z którym się nie porozumie. Po drugie, nie wiadomo, jak się zachować i co mu udostępnić. Taki prosty komunikat, że to jest to minimum, czego oczekuje pierwszy. Ale w dodatku jeszcze, przecież taki ktoś, kto się zgłasza, a nie zna żadnych języków, może dostać karteczkę, że do niego przyjedzie 2 Hiszpanów i dać mu po prostu samouczek hiszpańskiego. Albo bodajże spis 20 czy 40 pojęć podstawowych. A może jeszcze zaznaczyć, że kto tego wymaga, to ta pierwsza grupa, która przyjdzie do niego, będzie miała wolontariusza, który się będzie mógł porozumieć z tą osobą. I wtedy ten problem zakwaterowania, sądzę, że to jest poważny problem, w znacznym stopniu by zniknął. Dziękuję. To ja może do tego pierwszego, bo faktycznie to ja powiedziałam odnośnie do tego zainteresowania. Podkreślam, że nie miała moja wypowiedź charakteru politycznego, broń Boże, ale miała taki charakter, który wypływa z głębokiej obserwacji. Ja też jeżdżę z młodzieżą do różnych parafii w naszej diecezji i spotykam się z wolontariuszami przede wszystkim, bo taka jest moja rola, ale też z osobami, które mają przyjąć pielgrzymów do siebie. I widzę te ich obawy i lęki i doskonale je rozumiem. I zawsze podkreślam, że każdy z Polaków jest bardzo gościnny pod warunkiem, że wie, z czym ma do czynienia. Nie oszukujmy się, że ktoś, nie mając żadnej wiedzy, jest osobą gościnną. Jeśli wie, kogo się spodziewa, jeśli wie, kto do niego przyjedzie, na jakich zasadach, to serce ma na dłoni i w to nie wątpię. Ale jest taki problem, że widzę, że im dalej od Krakowa, tym większe jest zainteresowanie zarówno wolontariatem, jak i przyjmowaniem pielgrzymów. Ja to tłumaczę sobie w ten sposób, że z jednej strony w Krakowie jest dużo komunikatów typu będą korki, będą utrudnienia i tak będzie, więc ludzie trochę się boją. A z drugiej strony też tak to jest, że w większych miastach ludzie są bardziej zabiegani, te komunikaty nie trafiają tak łatwo, a ludzie na wsiach, w mniejszych miejscowościach już czekają na to wydarzenie i chcą też mieć jakiś w tym udział, bo często do Krakowa po prostu nie przyjadą i tak jak pani w Rio de Janeiro, która była niepełnosprawna, chcą chociaż poczuć tę ideę Światowych Dni Młodzieży, poczuć ten klimat poprzez to, że pielgrzymi do nich przyjadą. I tak samo jest z pielgrzymami, jak i z gospodarzami, jak i z wolontariuszami. Więc to jest jakby wytłumaczenie do tego, co powiedziałam wcześniej. Dziękuję. Ja myślę, że pan tu poruszył ważną sprawę, a mianowicie powinniście coś zrobić, żeby szczególnie w radiu, w telewizji takie komunikaty do mieszkańców, nie tylko naszej diecezji, bo w ogóle wszystkich diecezji, ale jesteśmy w Krakowie, więc do mieszkańców Krakowa, bo ja myślę, że rzeczywiście w cudzysłowie jest więcej strachu niż możliwości, bo te możliwości jednak w Krakowie są. Drugie pytanie chodziło o Polaków mieszkających na wschodzie.
Ukrainie, Białorusi, Litwie, no ale także dalej, również Kazachstan, prawda, jeszcze parę innych krajów. Czy jakaś w ich stronę pracujecie jakoś nad tym, żeby trochę Polaków z tych krajów przyjechało? Już w momencie, kiedy właśnie padła informacja, że Kraków będzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży, od razu wiele osób mówiło i przypominało sobie o tym, jak było w Częstochowie. Częstochowa wtedy to był pierwszy raz w ogóle, jak młodzież ze wschodu mogła nie tylko uczestniczyć w Światowych Dni Młodzieży, ale w ogóle wyjechać, żeby uczestniczyć w jakimkolwiek spotkaniu z Ojcem Świętym. Wtedy Janem Pawłem II i w większości młodzież polonijna wtedy to była. I z tym zamiarem, z tej intencji został zbudowany program Bilet dla Brata, który jest samodzielną akcją zbierania pomocy finansowej, zbierania pieniędzy na dofinansowanie przyjazdu grup ze wschodu. Grupy mogą się rejestrować, mają swój profil na stronie, wysyłają swoje zdjęcie, opis, skąd są, jak się przygotowują, ile ich jest. I jest możliwość pomocy konkretnej osobie przez albo bezpośredni przelew wpłatę pieniędzy, albo przez zakup cegiełek. Również jest sprzedaż takich cegiełek w formie różnych przedmiotów, na przykład została namalowana ikona w stylu takim właśnie bizantyjskim Jana Pawła II, można ją nabyć i pieniądze ze sprzedaży tych dzieł są przeznaczone na pomoc pielgrzymom. Pomysł, który został tu przez Pana przedstawiony, takiego partnerstwa między parafiami, mi się bardzo podoba i tutaj myślę jest rola Państwa, żeby pójść do swojego proboszcza i mu o tym powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest bardzo słuszna, jak najbardziej sprawiedliwa uwaga. Myślę, że my mamy wręcz obowiązek pomagać tym, którzy na wschodzie są w trudnej sytuacji, tym bardziej, jeżeli to są Polacy czy grupy polonijne. I taka refleksja trochę odchodząca od Światowych Dni Młodzieży, ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Polska przez wiele lat dostawała ogromną pomoc z Zachodu, również Kościół w Polsce. To była pomoc, nieraz bardzo konkretna pomoc finansowa. Jest taka instytucja Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Kirchen in Not. Ostatnio słyszałem historię, że ksiądz z tej fundacji jechał z Holandii w latach 80. z kilkudziesięcioma tysiącami dolarów przypiętymi do ciała. Jechał w nocy pociągiem i w nocy pukał do kurii we Wrocławiu do arcybiskupa Gulbinowicza i budził arcybiskupa i siostra zakonna powiedziała, że arcybiskup śpi. On wtedy pokazał, że ma na sobie dolary i go wpuściła. Polska przez wiele lat, i to Państwo doskonale wiecie o tym, a czasem my nawet nie wiedzieliśmy, skąd te pieniądze są. To otrzymała ogromną pomoc i myślę, że dzisiaj też myślę, że my jako Kościół w Polsce też musimy stanąć na wysokości zadania i pomóc tym, którzy nieraz nie mają, bo Holandia w latach 50. też wcale nie spała na pieniądzach, a jednak bardzo dużo pomocy otrzymywaliśmy. Ale jeżeli chodzi o pomoc partnerską parafii, to myślę, że to jest rola parafian. I ja jak najbardziej zachęcam, uważam, parafie są w jakimś sensie autonomiczne. Proboszcz jest władzą kościelną na poziomie parafii. I ja zachęcam Państwa, żeby jak najbardziej coś takiego robić. To jest świetny pomysł. Jeszcze było trzecie pytanie. Dziękuję za pouczenie. A trzecie pytanie? Ja mam bardzo pedagogiczny stosunek do młodzieży. Jeżeli Pan miał na myśli uczestników pierwszego zlotu w Częstochowie, młodzież polonijną ze wschodu, to zwracam uwagę, że to nie jest młodzież polonijna. To są Polacy, którzy zostali za granicą, nie przez nich wyznaczeni. Polonijna młodzież z Ameryki, z Niemczech. Zgadza się najbardziej jako wnuk w 3/4 pochodzący z Kresu. Zgadzam się, podzielam Pana zdanie. Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę bardzo. Chciałam zapytać, nie wiem, czy to akurat do Państwa skierowane, czy Państwo wiedzą, gdzie będą telebimy? Czy na przykład jest przewidziana taka rzecz, że jak jest uroczystość na Błoniach, to ludzie się mogą również zebrać koło sanktuarium świętego Jana Pawła II czy Miłosierdzia, tam jest duży teren i tam na przykład na telebimach również uczestniczyć w tych uroczystościach i odwrotnie, jakby na przykład tam będzie uroczystość, żeby można było na Błoniach
oglądać i też uczestniczyć. Wtedy zwiększa się liczba osób, które aktywnie uczestniczą, ale zawsze to jest trochę inaczej niż oglądanie przez telewizję. Jeszcze nie mamy konkretnie wskazanych miejsc, w których będą te limy. To przykładowe wskazane akurat nie jest dobrym miejscem z tego względu, że tam będą się odbywały cały czas wydarzenia, bo będzie tak zwana pielgrzymka miłosierdzia, w której będą uczestniczyć pielgrzymi pomiędzy sanktuariami. Wobec czego przypuszczam, że tam będzie trudno ustawić terapię, chociaż tego nie wykluczam, ponieważ nie znam dokładnych lokalizacji tych miejsc jeszcze. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zadać pytanie? Jeżeli nie, to bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że zagoszczą Państwo jeszcze w krakowskim klubie wtorkowym. Może po Światowych Dniach Młodzieży będziecie mieli jeszcze większe doświadczenie i bardzo dużo do opowiedzenia. Nie tylko o samych Światowych Dniach Młodzieży, ale także o świadectwie, czym są Światowe Dni Młodzieży. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Miło mi Państwa gościć. No również bardzo dziękuję. Dobranoc.